Witam w kolejnym odcinku Mikropolski. Dziś jestem w Działdowie, czyli jestem na Mazurach, ale w sumie trzeba by na pewno o to pytanie. Jest to miasto, które ma ciekawą, zwartą zabudowę. Ma zamek krzyżacki, po którym właśnie teraz spaceruję. No i ma jeden problem, bo mam takie wrażenie, że do Działdowa jakoś nikt się nie przyznaje. Mam w domu z 5-6 książek o Warmii, Mazurach i w żadnej z nich nie ma absolutnie żadnej wzmianki o tym mieście. Jest to z mojej perspektywy ciekawe i zastanawiające. I nie do końca wiem, skąd to się bierze. To znaczy mam kilka hipotez, no bo przede wszystkim jest to efekt tego, że Działdowo to miasto pogranicza. Miasto, które się od zawsze znajdowało na granicy pomiędzy Mazowszem a Mazurami, pomiędzy polskim a germańskim, teutońskim, a wcześniej pogańskim żywiołem. W związku z tym miasto to przeżywa te wszystkie trudności, które przeżywają miasta pogranicza, czyli problem z określeniem czy dookreśleniem własnej tożsamości. Być może to właśnie efekt tego. Być może jest to efekt tego, że przed reformą administracyjną Działdowo było częścią województwa ciechanowskiego, czyli było, powiedzmy, że formalnie przypisane jednak do Mazowsza. To nie zmienia faktu, że Działdowo, czy byśmy tego chcieli, czy nie, czy w książkach mądrych i mniej mądrych jest to opisane, czy nie opisane, no to Działdowo to są oczywiście Mazury. Aczkolwiek takie Mazury specyficzne, Mazury pograniczne. O specyfice Działdowa może świadczyć to, że jest to jedyne mazurskie miasto, które znajdowało się w granicach II RP w okresie międzywojennym. Co więcej, było to miasto przyłączone do Polski bez plebiscytu. Bez plebiscytu, ponieważ zamieszkiwały powiat działdowski, samo Działdowo zamieszkiwali ludzie, którzy byli zdecydowanie Polakami, czuli się Polakami i tutaj ten żywioł polski, słowiański był bardzo silnie reprezentowany. W związku z tym nie było wątpliwości, że Działdowo należy przyłączyć do Polski. Na początku te ziemie zamieszkiwało plemię Sasinów, plemię, które całkiem dobrze znamy z Nowego Miasta Lubawskiego. Następnie była to ziemia, która weszła we władanie Księstwa Mazowieckiego i Książąt Mazowieckich. Potem przez krótki czas miasto i region, i ziemia była własnością biskupów chełmińskich, a następnie przeszła we władanie Zakonu Krzyżackiego i to Zakon Krzyżacki lokował miasto i założył pierwszy gród i pierwszy zamek. Na tej mapie myślę, że widać całkiem dobrze Działdowo oraz jego rolę w państwie Zakonu Krzyżackiego. Proszę bardzo, jest to najbardziej na południe wsunięty Zamek Krzyżacki, przynajmniej na tej mapie. Co prawda zamek w Człuchowie dodatkowo jeszcze reklamowany. I tu można ćpać albo spać. Jest też dosyć na południu, no ale ten, powiedzmy sobie szczerze, razem z Nidzicą stanowił tą południową flankę broniącą państwa Zakonu Krzyżackiego przed dzikimi Polakami z Mazowsza i okolic. Działdowo w swojej historii było wielokrotnie napadane, niszczone, grabione wśród armii, które do Działdowa wkraczały, wymienić można, między innymi trzykrotnie Armię Polską w wieku XV, jeszcze wcześniej wojska mazowieckie, jeszcze wcześniej Litwinów, następnie możemy wymienić Szwedów w czasie potopu szwedzkiego, Tatarów tuż po potopie szwedzkim, a do tego jeszcze Rosjan, Francuzów, no i oczywiście Niemców, więc lista jest całkiem bogata. Myślę, że brakuje tylko na niej, nie wiem kogo, Czechów, Husytów oraz Kosmitów. Thank you.
Zamek w Działdowie jest swoistym miksem nowego i starego. Taką jedyną starą częścią zachowaną do współczesności tego zamku jest skrzydło, w którym znajdował się Dom Długi. Rzeczywiście, jak się spaceruje ulicą Wolności wzdłuż tych murów, to widać, że te mury są takie gotyckie, sędziwe, wysłużone, nieco już takie naruszone zębem czasu. I też bardzo mocno widać moment, w którym te mury spotykają się z murami w miarę świeżymi, nowymi. Ale całościowo zamek robi przyjemne wrażenie, aczkolwiek jest to ten z zamków, które lepiej wyglądają z zewnątrz niż z wewnątrz. Na tej ścianie za mną, na zamku, jest coś, co przypominałoby wykurz latrynowy, ale ostatnio z pełnym entuzjazmem stwierdziłem, że znalazłem wykurz latrynowy w Strzelcach Krajeńskich i okazało się, że nie znalazłem wykuszu, tylko jakąś przybudówkę, więc sam nie wiem, czy to jest wykusz, czy nie. Jak ktoś wie, to niech da znać. W ratuszu znajduje się interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego i taka ciekawostka, w roku 2013 to muzeum powstało i oficjalnego otwarcia dokonał niejaki Bruno Plater, czyli ówczesny wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Swoją drogą duchowny katolicki, zdaje się, że Austriak albo Włoch, z tej niemieckojęzycznej części Włoch, czyli z Tyrolu. Nieważne, chciałem powiedzieć o tym, że małym paradoksem jest to, że otwarcie Muzeum Państwa Zakonu Krzyżackiego jest dokonane rękami duchownego katolickiego. To tylko uświadamia, że Zakon Krzyżacki był bądź co bądź zakonem i bądź co bądź przynależał do tego uniwersum świata katolickiego. No, ten rynek jest ordynarnie utylitarny i sympatyczny. Betonu niewiele, są miejsca parkingowe. Jest mnóstwo zieleni, można usiąść i poodpoczywać w cieniu. Nie ma tu ani skrawka betonu praktycznie, no oczywiście poza parkingiem. Dlatego jeszcze bardzo ładny ratusz. Ratusz oryginalnie z końca wieku XVIII, ale w roku 1922 przebudowany oraz pozbawiony polskich elementów i wzbogacony o elementy nawiązujące do polskiego renesansu, powiedzmy wprost. A do tego ten rynek jeszcze jest o tyle ładny, że otoczony kamieniczkami. I te kamieniczki może jakieś wielkie i wybitne nie są, ale tworzą całościowo bardzo sympatyczny klimat. I muszę powiedzieć, że Działdowo i rynek w Działdowie ma miejsce w moim serduszku. Bardzo fajne miejsce. Zabudowa miasta w sumie ciekawa.
ten rynek jest naprawdę przyjemny. Jest zabudowany gęsto tymi kamieniczkami z XIX, XX wieku. Podobno przed pożarami, które trawiły Działdowo nader często, ta zabudowa była głównie szachurcowa. Szkoda, że nie przetrwała do naszych czasów. Tak chodzę i nie znalazłem żadnego szachurcowego budynku. A szkoda, bo uwielbiam szachurec. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Smutny przykład na to, co się dzieje z kościołami i ogólnie z zabytkami, gdy się je pozbawia ich oryginalnych, gotyckich elementów i ducha gotyckiego. Powiem szczerze, kościół trochę jednak bezbłciowy i trudno jest wyłapać, że mamy do czynienia z budowlą sięgającą rodowodem gotyku i średniowiecza. Wszystko wygląda, jakby to był, ja wiem, jakiś opóźniony barok albo jakiś klasycyzm. Tak więc, może nie to, że rozczarowanko, ale małe ostrzeżenie. Proszę mi tutaj nie barokizować, nie klasycyzować gotyckich budowli, bo potem wyglądają tak jak ten kościół, czyli przeciętnie. Gdzieś przede mną, schowany na jakiejś prywatnej posesji, znajduje się obelisk upamiętniający zestrzelenie się wzajemne dwóch pilotów, niemieckiego oraz rosyjskiego. Miał to miejsce w latach I wojny światowej, w roku 1914. Aby upamiętnić to wydarzenie, postanowiono zbudować taki symboliczny pomnik z piękną inskrypcją, podobno mówiącą o tym, że wrogami byli za życia, ale po śmierci są przyjaciółmi albo coś w tym stylu. I ten pomnik znajduje się gdzieś tutaj podobno, ale go nie widzę. Chyba jak gadałem o tym pomniku, to go ominąłem. No oczywiście, jest. Jest na podwórku sklepu zajmującego się chyba artykułami rolnymi. Ciekawostka. Jest jeszcze jedna ciekawostka w Działdowie, mianowicie koszary, dawne koszary, w których się w okresie II wojny znajdował obóz jeniecki, a potem obóz koncentracyjny, w którym zginęło kilkanaście tysięcy osób. No ale wiecie co, myślę, że nie ma co takich rzeczy pokazywać. Lepiej się skupić na tym, co ciekawe, wartościowe i to, co wnosi coś do naszego życia. Oto jest, kurczę, oczywiście sklep jest zamknięty, więc mogę sobie tylko za siatki pooglądać. Wszystko pokręciłem. Pełna profeska. Do pomnika można dojść i się zreflektować pod nim. Super.